Witam wszystkich na kanale Matspot w kolejnym odcinku niezbędnika maturzysty, czyli kursu maturalnego, w którym rozwiązujemy zadania z matur z lat 2015-2019. Tematem tego odcinka będzie statystyka, a dokładnie to skupimy się na średniej arytmetycznej i medianie, czyli na tym, co jest najczęściej na maturze. Zachęcam również do samodzielnego rozwiązywania zadań. Kilka przykładów przygotowałem na koniec tego filmu. Zadanie 24. Średnia arytmetyczna zestawu liczb 2, 4, 7, 8, 9 jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu liczb 2, 4, 7, 8, 9 i jeszcze x. Tutaj dochodzi nam do tego pierwszego zestawu liczba x. Wynika stąd, że x jest równy albo 0, albo 3, albo 5, albo 6. Zapiszmy najpierw, jak wygląda średnia arytmetyczna zestawu tych liczb. Żeby zapisać średnią tych liczb, to te liczby musimy najpierw do siebie dodać 2 plus 4 plus 7 plus 8 plus 9 i dzielimy to na kresce ułamkowej przez ilość tych liczb, czyli przez 5. Średnia arytmetyczna tego zestawu i tego będzie taka sama jak średnia arytmetyczna z tego drugiego zestawu, a ten drugi zestaw składa się z liczb 2, 4, 7, 8, 9 i dochodzi nam tutaj jeszcze x, dodajemy to wszystko. I dzielimy przez ilość tych liczb, a tych liczb jest 6, czyli dzielimy przez 6. Dostaliśmy coś takiego. To nie wygląda zbyt ciekawie, ale wystarczy, że teraz sobie liczniki tutaj sumujemy, co możemy. Dodajmy 2, 4, 7, 8 i 9. Z tego wyjdzie 30, dzielone przez 5. To nam się nie zmienia. Po tej stronie też możemy te same liczby do siebie dodać: 2, 4, 7, 8 i dziewiątkę Dodaję, z tego wychodzi 30. Przepisuję plus x i dzielone przez 6. Otrzymałem w ten sposób równanie w postaci proporcji, więc mogę sobie to na ukos wymnożyć. Pierwszy ukos zacznę od tego ukosa, gdzie jest x, czyli będę mnożył w tą stronę, to będzie 5 pomnożone razy 30 dodać x, z tym że skoro tutaj jest suma, to ja to muszę dać do nawiasu, a to się będzie równać, z tego drugiego ukosa dostaję 30 razy 6. No i teraz wymnażamy. Tutaj nawiasu nie chcę, więc mnożę 5 razy 30 to jest 150, dodać i jeszcze tą piątkę też muszę pomnożyć razy x to będzie 5x, a to się równa 30 razy 6 to jest 180. No i wygląda już to coraz lepiej. Teraz jeszcze 150 przenoszę na drugą stronę, czyli będę mieć 5x, to się równa 180, odjąć 150. To znaczy, że 5x będzie równać się, po odjęciu tego dostajemy 30 i jeszcze tylko podzielić przez 5. I wychodzi nam, że x będzie równać się 30 podzielone przez 5, to jest 6. No i to jest wynik do naszego działania. Odpowiedzią poprawną jest tutaj odpowiedź D. Zadanie 25. Średnia arytmetyczna 6 liczb naturalnych 31, 16, 25, 29, 27 i x jest równa x drugich. Mediana tych liczb jest równa. Czyli co? Najpierw musimy obliczyć, jaki jest x, a skorzystamy z tego, że średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych jest równa tyle. Jak się zapisuje średnią arytmetyczną sześciu liczb? Ano, bierzemy te liczby i dodajemy do siebie, czyli 31 plus 16 plus 25 plus 29 plus 27 i jeszcze dodać x, i te wszystkie liczby dzielimy, przez ich ilość, a ich jest tutaj 6, czyli dzielimy przez 6. I wiemy, że ta średnia z treści zadania jest równa x drugich. To się równa x drugich. To jest nasze podstawowe równanie. Teraz je sobie trochę uprościmy, bo te liczby tutaj u góry możemy je pododawać. Wyjdzie nam z tego 128, dodać x, przepisujemy i całą resztę też przepisujemy. 6 się nie zmienia, to się równa x drugich. Teraz to już wygląda o wiele lepiej. Teraz możemy sobie to wszystko wymnożyć na ukos, bo to jest równanie w postaci proporcji. Zaczniemy może od tego ukosa. 6 razy x to jest 6x. To się będzie równać. A drugi ukos każe nam pomnożyć liczbę 2 razy taką sumę, którą musimy wziąć do nawiasu. No i właśnie tego nawiasu teraz się musimy pozbyć. Mnożymy 2 razy 128 to jest 256. Dodać jeszcze 2x. 2x na drugą stronę. Odejmujemy. No i teraz wystarczy podzielić przez 4. 256 podzielone na 4 to jest 64. Czyli mamy obliczonego x. x jest równy 64. A nam jest potrzebna mediana tego zestawu liczb, który tutaj mamy. No więc musimy sobie te liczby ustawić w kolejności od najmniejszej do największej. Czyli tak. No i mamy zestaw sześciu liczb. Jeżeli jest parzysta ilość liczb, to medianę liczy się z dwóch, które są najbliżej środka i to są te dwie. A skoro jest ich dwie, to musimy policzyć ich średnią arytmetyczną, czyli musimy sobie wziąć 27 plus 29 i dzielimy przez ich ilość, czyli dzielimy przez 2. Z tego wyjdzie nam mediana. Dodajemy 27 i 29 to jest 56, dzielone przez 2 to jest 28. I to jest właśnie mediana tego zestawu liczb, czyli poprawna odpowiedź to odpowiedź C. Zadanie 24. Średnia arytmetyczna 8 liczb: 3, 5, 7, 9, x, 15, 17, 19 jest równa 11. Wtedy x jest równy jedną z czterech tych liczb. Takie zadanie ze średnią robimy w ten sposób. Co to znaczy, że średnia arytmetyczna 8 liczb jest równa 11? My musimy sobie te liczby najpierw wszystkie dodać. Dodajemy te liczby do siebie 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus x plus 15 plus 17 i plus 19 i dzielimy te liczby przez ich ilość, a tych liczb jest tutaj 8, więc dzielimy przez 8. No i z tego wychodzi nam średnia arytmetyczna, czyli 11. No i na razie wygląda to tak mało przyjemnie, więc my sobie to teraz uprzyjemnimy. To znaczy dodamy wszystkie te liczby, które mamy u góry, wszystkie oprócz x. Jak to wszystko dodamy, 3 5 7 9 15 17 i 19, to z tego nam wyjdzie 75 i do tego dodamy jeszcze tego x, no i podzielimy przez ilość tych liczb, które było na początku, czyli przez te 8. Tu się nic nie zmienia i to się równa 11. To też się nie zmienia. Cały przykład teraz wygląda już o wiele przyjemniej. Teraz wystarczy, że zrobimy coś takiego. Domalujemy sobie jedynkę na dole. Zawsze to możemy zrobić. Teraz zrobi nam się już równanie w postaci proporcji. Więc wymnażamy sobie na ukos. Pierwszy ukos to będzie pomnożenie jedynki razy to co u góry. Najlepiej to wpisać jeszcze w nawiasie. 75 plus x. A to się będzie równać to co będzie wychodziło z drugiego ukosa, czyli 8 razy 11. Tutaj mnożenie jedynki razy nawias nic nie zmienia. Przepisujemy nawias. 75 plus x równa się 8 razy 11, to jest 88. Teraz wystarczy 75 przenieść na drugą stronę. Ze zmienionym znakiem, oczywiście. I 88 minus 75 to jest 13. I to jest wynik do naszego zadania. Taki musi być x. Poprawna odpowiedź to odpowiedź D. Zadanie 23. Mediana zestawu 6 liczb. 4821a1625 jest równa 14. Zatem a będzie równe jednej z czterech opcji. Tutaj musimy niestety sprawdzić wszystkie opcje po kolei. Zaczynamy od opcji a, czyli że a jest równe 7 i nasz zestaw liczb 4821 uzupełniamy teraz w miejsce litery a dajemy tą siódemkę. No, i przy liczeniu mediany ważne jest, żeby te liczby mieć ustawione w kolejności od najmniejszej do największej. Więc porządkujemy sobie ten zestaw i po uporządkowaniu liczymy, ile tych wyrazów tutaj mamy. Tych wyrazów jest tutaj 6, czyli jest to parzysta ilość. W takim wypadku, żeby obliczyć medianę, to musimy wziąć kreskę łamkową i musimy policzyć średnią arytmetyczną dwóch środkowych wyrazów. A te dwa środkowe wyrazy w tym wypadku to będzie 8 i 16. Bo sam środek jest tu, a te dwa wyrazy sąsiadują bezpośrednio ze środkiem naszego zestawu. Więc bierzemy 8 plus 16, dzielimy przez 2. 8 plus 16 to 24, dzielone przez 2 to jest 12, czyli mediana w tym wypadku wyszła nam 12, a miała wyjść 14. No to odpowiedź A nie jest dobra. Bierzemy sobie odpowiedź B. A jest równe 12. I do naszego zestawu właśnie w to puste miejsce, tam gdzie była litera A, dajemy teraz dwunastkę. Ponownie zestaw sobie porządkujemy od najmniejszego do największego, czyli w ten sposób. No i liczymy medianę. Żeby tą medianę policzyć, no to znów bierzemy te dwa środkowe wyrazy, czyli 12 i 16. I liczymy ich średnią arytmetyczną. Dodajemy 12 i 16, to jest 28. Dzielimy przez 2. I z tego nam wychodzi 14, czyli to jest to, taka mediana miała wyjść, miała mediana wyjść równa 14 i w tym wypadku właśnie wychodzi 14, to już dalej nie musimy liczyć, kolejne odpowiedzi na pewno będą błędne, poprawna odpowiedź to odpowiedź B.